takiej scenerii lekcja jest nie tylko ciekawsza, ale zdaniem Wiktorii uczennicy ze szkoły podstawowej nr 24 bardziej zachęca młodych ludzi do pogłębiania zdobytej już wiedzy. Czy to są ciekawe zajęcia? Dużo nam pomagają, bardzo dobrze sobie radzimy. Ja chciałabym bardzo dowiedzieć się dużo na temat górnictwa i jak żyli w dawnych czasach na Śląsku. Muzeum to jest najodpowiedniejsze miejsce. Oczywiście. Nie tylko jednak zajęcia w Muzeum Górnictwa Węglowego znalazły się w programie projektu Piórem i Węglem do Sukcesu. Uczniowie zdobywali dodatkową wiedzę także na zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach, czy zwiedzając śląskie planetarium oraz kopalnię Guido. Co się Tobie najbardziej podobało w tym projekcie? W tym projekcie to chyba wycieczka do kopalni. Co takiego było niezwykłego w kopalni? To, że mogliśmy zjechać i zobaczyć, jak to jest tam pod ziemią. W sumie dzięki projektowi 240 uczniów, w tym 150 mających trudności w nauce oraz 90 zdolnych, przez cały rok ma możliwość indywidualnie pracować z nauczycielem. To projekt, który jest realizowany w 6 szkołach podstawowych. Jest to szkoła nr 2, 8, 16, 22, 24 i 30. Chodzi o to, żeby poprzez dodatkowe bodźce zachęcić do tego, aby dzieci się pięknie rozwijały. I to albo te, które mają jakieś deficyty i muszą dogonić rzeczywistość, no albo rozwijać dzieci bardzo zdolne. I w tym projekcie dzieje się to na tych dwóch płaszczyznach. Jeżeli podaje się wiedzę metodą podającą, to z tego nic nie ma. Jeżeli dziecko samo odkrywa, dochodzi samo do wiedzy, to jest dopiero, ma jakiś rezultat. Projekt przede wszystkim jest odpowiedzią na potrzeby szóstoklasistów, którym za chwilę przyjdzie zmierzyć się z pierwszym poważnym egzaminem, ale także sposobem na promocję śląskiej historii. Na to, żeby tą naszą kulturę, która wywodzi się z węgla, również ubrać w coś, co piórem podpisane będzie efektywnie działało dla tych młodych ludzi, szczególnie z klas szóstych, którzy teraz w tym roku musieli zetrzeć się, albo będą musieli w zasadzie niebawem zetrzeć się z nową formułą sprawdzianu szóstoklasisty. Koszt projektu to prawie 300 tysięcy złotych, które zabrzeński samorząd pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego.